Witam już w drugim odcinku gry SpongeBob Karciaste Porty, w którym idziemy do innego świata, by odzyskać naszych przyjaciół, którzy zostali... Aha, wystarczy tutaj przycisnąć się, przesłani tam do różnych światów. I mamy tutaj pierwszy świat. Co, będziemy tak lecieć? I jesteśmy chyba na Dzikim Zachodzie, tak, taki ubiór mamy. No, nawet ciekawa kraina tutaj się pojawiła. Ja, od razu na konia. Mam silne przeczucie, że nie jesteśmy już w Bikini Dolnym. On bardziej przypomina... Dziki nie mogę atakować? Dobra, to te balony zbieramy. Partnerze. Szukam mojego kolegi, pana Kraba. Wysoki, gdzieś na tyle, czerwony, lubi pieniądze. Problem z Krabem, co? Po mojemu to powinieneś pogadać z szeryfem w Manta Fe. Z szeryfem? No, to ciekawe, czy by Krab coś przeskrobał? Więcej chyba nic nie ma do powiedzenia. Trzeba zbierać te punkty. Ale fajna przejażdżka. Chyba jest waluta, mi się wydaje. Stajmy w kolejce i przejedźmy się jeszcze raz. Okej, dobra, czyli lecimy dalej. Nie rozumiem, na co taka sarcza? Jedyną rzeczą, co ja tu używam w galerę, są trzeba uważać. Przynoszenie jej galarety pomoże ocalić naszych przyjaciół, to zaiste będziemy ją jej przynosić. Dobra, zrobiliśmy ich balony. A może to jest ta galareta, o której ta mówiła w poprzednim odcinku Syrena. I nie wiadomo, co to jest. Dobra, zobaczmy. Wystarczy odrobina. Dobra, to wygląda na jakieś schody, mi się wydaje. I będę musiał chyba tamtędy przejść. Dobra, nie będę tego niszczył. Platformy nie są stałe i się rozwalają. SpongeBob, co tam widzisz? Wodę? Sodę? Wodę sodową? Co tam widzisz? O, skorupka, ale małe! Nie zmieścimy się! Dlaczego jesteśmy tacy wielcy? To nie jest małe, Patryku. Nie jest? Jest po prostu bardzo daleko. Ha? Jesteśmy uratowani! To pani Puff! Jeśli ktoś wie, gdzie jest pan Krab, to ona! Ona woli. Dobra. Szybko, dogońmy ją! Pewnie nas tu nie zna. Chociaż zapomnij, że dogodni. Tutaj musimy najpierw się z nią zapoznać. Tak jak zapoznaliśmy się z nią, kiedy zapoznała się z nami w domu. Wiesz? Nie. Dobra, tutaj jest tu nam coś.
Dobra, zbieramy wszystko. Dobra, czyli mniej więcej tędy miałbym iść. Dobra, ale jeszcze coś tutaj widzę. Odkryłem jakieś balony i przycisk. Zobaczmy, dokąd one prowadzą. Może pójdziemy tą ścieżką później. Ale kto wie, może nie. Nie rozwalę tego niestety. Dobra, czyli lecimy w tamtym kierunku, w którym powinniśmy iść. To się coś nie przesuwało? No, przesuwa się. Nic nie jest. O, kaktus, który kuje. Drewniany kaktus, nie ma jak kujące drewniane kaktusy. No. Co ten bagaż robi na pustyni? Chyba wypadł z powozu. Ciekawe. Spójrz, więcej porozrzucam. Jak dostaniemy się na drugą stronę? I coś tutaj mamy, tak? R1, czyli... szczelanie tak jakby. Z paletki? No okej. Okay. To chyba guzik. Czyli to tak mniej więcej i działa. Czyli muszę wskoczyć na platformę i... strzelić. Dobra, czyli to strzelamy. Dobra, mamy tutaj. Ramy, czy to pani Puf? Co ona robi na ranczu? Uwielbiam ranczo. To rozglądamy się. A, tam można było chyba skoczyć na ten dach. Widziałem błyskotkę! Tak! Wygląda mi to na przygodę w przygodzie! Podwójna przygoda! I mogę tutaj wskoczyć, mogę jeszcze tu. Jeszcze więcej galaretki. Tam raczej nie dolecę. Dobra, co jeszcze tutaj jest do zabrania tutaj? Jest tu pani Puf do pogadania z nią, mamy? Dobra, zebraliśmy wszystko. Tu jeszcze coś jest. Aha, dobra. Tam jeszcze też wejdziemy, oczywiście.
Uszanowanie, nieznajomi. Przyszliście tu na piechotę? To okropnie niebezpieczne. Można uschnąć w mgnieniu oka. Na samą myśl mnie rozdyma. Mnie rozdyma, jak zjem karmę dla ślimaków. Cześć, nazywam się SpongeBob, a ten balon to Patryk. Szukamy naszego przyjaciela, pana Kraba. Ale możliwe, że nie wołają na niego pan Krab. Może podróżować pod innym imieniem. O, na przykład Jeremiasz. Albo Petunia. Ta, Petunia. Albo Kapitan Pazur. Albo Ronaldo. Co jeszcze wymyślał? Bezimienny krab, co? Spróbujcie w Manta Fee. Tam kończą wszyscy ci, którym czegoś brakuje. No, chyba piąty chleb. Mogłabyś nas tam podrzucić? To szkoła jeździectwa, nie taksówka. Ale jeśli przystąpicie do mojego egzaminu, będziecie mogli dojechać tam sami jako posiadacze własnego prawa jazdy konnej. Moje własne prawko! Spotkaj się ze mną przy koniku morskim, gdy będziesz gotowy. Zobaczymy, czy utrzymasz się na nim przez całą drogę do Manta Fee. No dobra, czyli tam będę musiał do tej rozdymki tam podejść, a jeszcze tam zbiorę te wszystkie balony, jakie tam mamy. Coś nie mogę natrafić na to. Tutaj jeszcze coś jest. Podoba mi się, bo jest gąbczasta. Spróbujmy jeszcze raz. Skoczymy tam i do tego... Do tych Manta Fee pojedziemy. W poszukiwaniu panu kraba. O, i moneta jest nawet do zebrania. To nie, co mogę tutaj zrobić, czyli skoczyć tam. Złota moneta jest na samym szczycie tego dachu. Tu jeszcze coś jest. No, czyli będziemy musieli wejść na ten dach. Z tej strony to wskakiwać na tej tutaj, dobra. I tu chyba się na to... nie mogłem tam właśnie wskoczyć, ciekawe. Czy jeszcze jakiś... Jest podskok.
Zaraz, tu jest jeszcze wejście jakieś. Okej, to idzie w tym kierunku, dookoła. Dobra, czyli wsiądziemy i zdobędziemy tą złotą monetę. Poczekamy, aż to podjedzie tu. Spójrz tylko, czuję się jak pan krab. O, nie doleciałyśmy. Dobra, czyli już wiemy, to jest nie wejście, tylko zejście tam. Jeszcze raz, wejdziemy tutaj. Chcę się wcześniej dostać. Dobra, czyli tutaj mamy, te balony zbieramy. Czy jeszcze coś, gdzieś można by było tutaj wskoczyć? Dobra, czyli możemy schodzić i wjechać do... Ten fair. Dobra, tutaj tędy nie wejdziemy na pewno. I kolejny tutaj jakiś przycisk jest. Dobra, szukamy. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Aha, wpadłem do wody. A, tutaj jest, dobra. Czyli możemy to rozwalić. I kolejny tutaj. Czyli w ten sposób zebraliśmy wszystko, co tutaj jest na mapie. Pani Puf, to znaczy pani nauczycielko, muszę wyznać, że zdarzało mi się już podchodzić do takich egzaminów i nie jestem w tym najlepszy, więc... Więc byłaby szansa, żebyśmy opuścili tę część? Bzdury, SpongeBob. Trochę rodeo nigdy nikomu nie zaszkodziło. Nikomu z tych, co przeżyli. Gotowi? I już! O. Mamy płot i mamy... Aha, rozbić go, tak? Czym to rozbić? Kwadratem. Powrót. Dobra robota, SpongeBob. Zdobyłeś 35 i 7 punktów. Jedź naokoło. Wal naprzód. Dobra. SpongeBob, uważaj. Dobra. I co? Ojej, zdobyłeś 6 punktów. Na 7. Czy się udało? Do zdania egzaminu zabrakło tylko jednego punktu? Hurra! O, czy możemy powtórzyć egzamin? To była świetna zabawa.
Nie, to nie będzie konieczne. Nie wiedziałam, że dobrze się bawiłeś. To jest warte dodatkowego punktu. Oto twoje prawo jazdy. No to mało, zdobyliśmy w końcu prawo jazdy. No to na samochód, na motorówkę nie mogliśmy zdobyć, a konia dzięki, mamy. Dzięki, partnerko. Brawko! Hej, trzymaj konie! Chyba nie może. To prawo jazdy pozwala tylko jeździć na konikach morskich i podobnych zwierzętach. Z wyjątkiem... Tu nie ma ani słowa o łódźmobilach. No cóż, jak no. Już wynajdą łódźmobile, będę musiał zdać egzamin jeszcze raz. No dobra. Czyli, co robimy? Jesteśmy tutaj. Iha! Dotarliśmy do Manta Fe, mój losny przyjacielu. No, daleko nie było. Nie mówię tego, ile się musiałeś najeść. No, też tutaj dosyć ciekawy jest i dużo do zbierania. Z kimś na pewno będzie trzeba porozmawiać. Jest salon. No, przypomina. Sklep, znaczy restaurację pod czerwonym krabem, no. Co tutaj jeszcze można znaleźć? Tam na górze coś. Ale dobra, najpierw pójdziemy do salonu. No zaraz, jeszcze ktoś. Może być w parze, jeśli dobrze. Patrz, to Sandy! To znaczy, to szeryf! Jesteś żółty jak musztarda, ale czy zjadliwy? O nie, jedz mnie. To niehigieniczne. Szukam przyjaciela, pana kraba. Widziałaś go? Ma piękne słupki oczne i małe nóżki. Nie jestem na służbie, kochasiu. Ale hej, jak dasz mi radę, zajmę się twoją sprawą. Stoi. Lepiej znajdź sobie słomkę i sprawdź, czy dobrze ciągnie. Zrobimy sobie pojedynek na picie kaktus coli. Nie ma morskiego stworzenia, które potrafi wypić więcej niż ja. Odpadnie szybciej niż dziecko w porze drzemki. Zaraz wyci! O kurde, będzie walka. Teraz sobie pokus. Nie ma jak rozruba w salonie. Musisz mieć więcej niespodzianek niż moje skarpety po burzy piaskowej, skoro tak chwacko rozprawiłeś się z tymi galarandytami. Przekonajmy się, na co cię stać. Łap swoją słomkę! Strówko! Skol! Dobra. Skol! Dobra, dobra, łapiemy. Gul, 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 gul! Dobra, dolimy. Strówko! Do końca, jeszcze jedna wybytki. Czyli będę musiał jeszcze raz chyba powtórzyć, bo za pierwszym razem chyba nie złapałem. Musisz kryć w sobie więcej niespodzianek niż moje skarpety po burzy piaskowej, skoro tak chwacko rozprawiłeś się z tymi galarandytami. Przekonajmy się, na co cię stać. Łap swoją słomkę! Kontynuuj, dobra. Dobra, kolejny. Zawody w piciu, no. Cindy przegrała. Niech mnie! Nie mamy już kaktus coli! Odkąd bandyci czerwonorękiego bandyty przejęli nasze farmy kaktusów, kiepsko u nas z zaopatrzeniem.
Moglibyście udać się na kaktusowe wzgórza i przynieść nam trochę soku z kaktusów? Im szybciej dokończymy nasz pojedynek, tym szybciej rozwiąże sprawę waszego kraba. Okej. Okay. Spokojna głowa, szeryfie! Zastępca SpongeBob! I balonowy zastępca Patryk! Prowadzą sprawę. No dobra. Czyli będziemy musieli przynieść sok z kaktusa. Poładzimy jeszcze tutaj. Czy warto wszystko rozwarać? Potem można się wyżej, tak jakby dostać. No właśnie. Jakby to rozwalił, to bym tak wysoko się na pewno nie mógł dostać. Tu jeszcze coś jest. Dobra, na to chyba nie mogę wskoczyć, albo krzywo to po prostu wskoczyłem. Nie mogę, musiałbym wskoczyć na tamten... na to. I muszę jeszcze na dodatek trafić, aby tam wskoczyć. Okej. Okay. Dobra, udało się. A, tędy też mogę wejść. Dobre, tam jest. Dobrze. Nie ma jak machanie tych zatkiem. O, ktoś tutaj jeszcze coś ma. Nie ma nic straszniejszego niż galarandyci. Może poza wampirami i wystąpieniami publicznymi. No okej. Okay. Pomału możemy wyjść ze salonu. To więc to będzie już w następnym odcinku, więc żegnam was. I zapraszam do moich nowych, kolejnych odcinków z gry SpongeBob Karciastoport. I jeżeli wam się podoba, możecie łapki dawać w górę. No i subskrybować kanał, jeżeli chcecie obejrzeć na nim więcej odcinków z tej serii. To więc cześć!